Prawdopodobnie, jeżeli nie nadrobię tej nowości, to nie będę miał czystego sumienia, ponieważ systematycznie w komentarzach widzę pytania o Apexa Pro Mini. No więc, czy jest to najlepsza 60 dużego producenta, a może po prostu dobry krok ze strony SteelSeries w kierunku odświeżenia całej linii Apexów, natomiast wymaga on jeszcze trochę poprawek. O tym wszystkim opowiem Wam właśnie dzisiaj, wariant wireless obok mnie. Zobaczmy, co potrafi. Podstawowy problem Apexa Pro Mini, jak również jego wariantu bezprzewodowego, zaznaczę już na starcie. Cena 949 zł za wersję przewodową, no i 1198 na moment nagrania tego filmu, mówiąc o wersji bezprzewodowej. Jeżeli ktoś oczekiwał, że ta klawiatura będzie tania, to prawdopodobnie w tym momencie jest bardzo rozczarowany. Przyznam szczerze, że kiedy zobaczyłem jej cenę wyjściowo, to też byłem dosyć mocno zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że będzie ona aż tak droga, więc mam nadzieję, że SteelSeries po prostu w przyszłości zafunduje nam odpowiednie obniżki, bo teraz startowo no, trudno brać tą cenę za jakkolwiek rozsądną. Dopisek Pro zobowiązuje, w moim przypadku bezprzewodowość także, chociaż pytanie, czy są to elementy usprawiedliwiające tak wysoką wycenę, a może haczyk kryje się gdzieś głębiej. Nie będę trzymał Was w niepewności, kryje, bo ewidentnie na kilka lat po premierze serii Apex, SteelSeries oferuje klawiaturę wykonaną zdecydowanie lepiej pod pewnymi względami i są to zmiany, które pozytywnie nastrajają na przyszłość, ale są też rzeczy, które w 2022 roku pozostają poniżej oczekiwań. Jeżeli chodzi o zawartość, w przypadku wariantu bezprzewodowego jest to odbiornik 2,4 wraz z przejściówką, dzięki czemu całość możemy sobie wygodnie osadzić na biurku bliżej klawiatury. Przewód w oplocie, natomiast ten oplot jest dosyć sztywny, nieprzyjemnie układa się, jeżeli już musimy nasze urządzenie naładować. Papierologia, no i z takich rzeczy, które mogą jakkolwiek delikatnie zaskoczyć, ale nie są game changerem, mianowicie keycap puller w takim oto pomarańczowym kolorze. I z tego, co widziałem w wariancie przewodowym, można go umieścić bodajże z tyłu klawiatury w specjalnym sokecie. Tutaj niestety takiej opcji nie ma. No ale dobra klawiatura. Tak, Apex Pro Mini, pozwólcie, że tak będę mówił dla ujednolicenia, to konstrukcja 60%, która zdecydowanie, pomijając aspekt miniaturyzacji, wyróżnia się designem względem całej serii. Jest prosta, stonowana, wręcz zwyczajna patrząc na estetykę, więc nie wiem, czy aby nie jest to strata w kontekście fanów Apexowych obłości. Plastikowy case złożony z dwóch sekcji na spodzie, tutaj też widnieje branding, podobnie jak na tyle. To, co mnie lekko zaskoczyło, to fakt, że mimo aluminiowego plate'a, całość jest raczej z kategorii elastycznych. Definitywnie Apex Mini nie należy do klawiatur wybitnie sztywnych, wobec konkurencji w tych gabarytach. Nie jest też ciężki, wireless waży 540 gramów, ale na stabilność raczej bym nie grymasił, stopery pod spodem dają radę, dwustopniowa regulacja kąta nachylenia także. Tak więc owszem, Apex Pro Mini jest stosunkowo lekki, ale całe szczęście, czy to na gołym blacie, czy też na podkładce, trzyma się biurka dzięki stoperom bardzo dobrze. W ogóle, co było dla mnie pewnym zaskoczeniem, to wariant wireless, który ma wewnątrz baterię, jest lżejszy od wariantu przewodowego, bo tam waga to bodajże ponad 600 gramów, o ile dobrze pamiętam, to nawet 610. Miejsce do wpięcia przewodu jest z lewej strony na górze i tam też znajdziecie switcha do zmiany trybu na 2,4 bądź też Bluetooth. No i to, co pewnie Wam się rzuciło w oczy, Apex Mini w jednym jest zgodny z innymi Apexami. Mianowicie mamy tutaj floatki w pakiecie, nakładki wystają ponad cały korpus, a to dosyć mocno uwydatnia podświetlenie RGB, które rzecz jasna znajduje się na pokładzie. Jest ono dosyć intensywne, diody zostały wypuszczone ponad switcha. Całym zakresem podświetlenia, jak i gamą wszelakich innych funkcji możecie manewrować z pozycji klawiatury. Sublegendy umieszczone są na bocznej sekcji nakładek, więc są one świetnie widoczne, wygodne. Nic dodać, nic ująć. A pozostając już przy nakładkach, zmiana tutaj na duży plus. PBT-ki o profilu OM, oczywiście są to double shoty, równe, dobrze zrealizowane, przyzwoitej grubości, o szorstkiej strukturze. Jest to ogólnie zmiana bardzo pozytywna i potrzebna, patrząc na to, co dostawaliśmy w poprzednich Apexach. Mówiąc o pewnych oczywistościach, dostajemy tutaj zarówno Anki Rollover, jak i blokadę klawisza Windows, natomiast Was pewnie bardziej interesuje praca na baterii, takiej bezprzewodowej wersji. No więc producent deklaruje na Bluetooth 5.0 do 40 godzin na domyślnym podświetleniu, no i do 30 na 2,4, również z domyślnie ustawionym podświetleniem i właśnie z tego drugiego trybu korzystałem prywatnie. Faktycznie jest szansa na uzyskanie tych nawet 40 godzin. Jeżeli włączycie podświetlenie całkowicie, to ten czas wzrasta, ale generalnie z tym włączonym podświetleniem, zależnie od intensywności, między 30 a 40 godzinami będziecie się obijać, więc nie jest to z pewnością zły wynik. Nie zauważyłem również jakiegoś problemu z samym zrywaniem połączenia, czy to Bluetooth, czy też 2,4. Przechodziłem do drugiego pomieszczenia i klawiatura wciąż dobrze wyłapywała znaki. No i teraz warto już rzucić okiem na to, co znajduje się pod nakładkami, czyli switche, jedne z najszybszych na rynku.
nie tylko jedne z najszybszych, ale również jedne z najgładszych, jakie znajdziecie w klawiaturach dużych producentów. Ich praca jest tak satysfakcjonująca, że aż chce się je naciskać. OmniPointy są takie poniekąd zawsze. Kolejna rewizja po prostu robi wszystko to, czego można było oczekiwać lepiej i im oferując tą szybkość, gładkość, kustomizację. Trudno trafić na coś ciekawszego, patrząc na te największe marki. Zwyczajnie te switche robią robotę. Niewątpliwie to główna karta przetargowa Steela w rywalizacji z konkurencją. Dajmy na to Huntsman Analog Mini, którego mieliście okazję ostatnio oglądać. Tak szybki w dużym uproszczeniu nie jest, bo aktywacja dla tamtejszego switcha to 1,5 mm. OmniPoint serwuje aktywację na poziomie 0,2 mm. To wartość, która robi wrażenie nie tylko na pudełku, ale również pod palcem, gdzie lekkie speedy z aktywacją 1,2 mm są już dla mnie switchem wymagającym chwilowego przyzwyczajenia. Pewną alternatywą dla tych switchy, którą można przytoczyć na szybko i podejrzewam, że części z Was będzie ona znana, są routingowe analogi, gdzie punkt aktywacji można wyregulować do poziomu minimalnie 0,1 mm. I to jest w zasadzie koniec, to jest ten endgame, jeżeli poszukujecie minimum dystansu, aby uzyskać aktywację. Z kolei wracając do samych OmniPointów, poza 0,2 mm można również przejść do poziomu maksymalnie 3,8, więc jeżeli poszukujecie takiego głębokiego, wyrazistego, mocnego kliku, który wciąż będzie zachowywał rewelacyjną dla samych OmniPointów gładkość, no to SteelSeries również to oferuje. I pewnie zastanawiacie się, jak to wszystko klika, więc w tym momencie zostawiam Was sam na sam z brzmieniem klawiatury. I tutaj zachwyty się kończą, a zaczynają suche fakty. Charakterystyka kliku dosyć wysoka w dźwięku, nie jest to też feedback wygłuszony, bo korpus jest wewnątrz pusty i u mnie zawiera wyłącznie baterię. Uważam jednak, że przy tak świetnym, gładkim switchu, sprezentowanie graczom stabilizatora ledwie muśniętego smarem, klekoczącego, jest jakimś trochę nieporozumieniem. Jak na klawiaturę w tej cenie, stabilizatory no, działają raczej przeciętnie. Jak jeszcze krótsze sekcje idzie przeżyć, tak spacja dają sobie znać i jej ostrożne dosmarowanie pozostaje wręcz obowiązkowe zaraz po wyciągnięciu z pudełka, jeżeli tylko macie możliwość. Hot swap, no nie ma go tutaj, ale też jestem nieporuszony. Switch 5-pinowy ma bardzo specyficzny układ lutowania. Wymiana switchy byłaby zatem po pierwsze bezużyteczna, a po drugie zmieniać takiego switcha na coś innego, no w zasadzie skoro już decydujecie się na Apexa Pro i chcecie takiego switcha, to po co go później zmieniać, nieprawdaż? Natomiast sądzę, że dorzucenie wypełnienia w korpusie, dopracowanie stabilizatorów pozostaje obowiązkowe przy tej cenie i mam nadzieję, że w przyszłości jakieś modyfikacje się poprawią, być może pojawi się kolejna rewizja tej klawiatury udoskonalona właśnie o stabilizatory oraz wytłumienie. Stąd ta sinusoida odczuć. Jedno jest pewne, to świetne narzędzie do kustomizacji, chociaż idące w nieco innym kierunku niż klawiatury analogowe. Są punkty wspólne, przykładowo podwójna aktywacja na różnych poziomach dla switcha, generalnie możliwość doboru punktu aktywacji i tak dalej. To wszystko zawarto w SteelSeries GG wraz z makrami, czy też możliwością dopasowania kolejnych i kolejnych skrótów albo multimediów. Nie ma natomiast funkcji gałki analogowej z krzywą kontroli, więc no trudno nazwać tą klawiaturę idealną dla graczy Fortnite'a oczekujących tego 360 mu momentu, ale w Minecrafcie na przykład da się na niej wykręcić i 200 CPS-ów, bo świetnie wykorzystuje funkcję zapętlania przycisku myszy. Jako klawiatura bezprzewodowa z topowym czasem aktywacji, definitywnie jest to świetny sprzęt oferujący jako jeden z niewielu taką specyfikację. Fantastyczna kontrola samego przełącznika, rewelacyjna gładkość aktywacji. To są cechy po prostu godne pochwały. Trochę gorzej wygląda sprawa dbałości o elementy mające zapewnić przyjemność w odczuciach. Akustyka w zakresie stabilizatorów mocno przeciętna, budowa też trochę poniżej oczekiwań, podobnie jak i cena, sprawiająca, że oba miniaturowe Apexy są daleko poza zasięgiem większości konsumentów. Generalnie z jednej strony tego Apexa Pro Mini można traktować jako klawiaturę poniekąd jedyną w swoim rodzaju, z drugiej jeżeli poszukujecie wyłącznie podwójnej aktywacji, zawsze można skusić się na Huntsmana Mini Analog, który również takie możliwości oferuje, po prostu ten dystans aktywacji nie jest aż tak płytki. W zasadzie taką najrozsądniejszą, najciekawszą, być może idealną alternatywą dla obu tych klawiatur byłby Wooting HE60, który niestety nie jest dostępny w naszym kraju. W tym momencie można go zamówić w preorderze, cena to bodajże jakieś 900 do 1000 zł, tak przeliczając na szybko. No i z tego, co oglądałem rzeczywiście zagraniczne różnego rodzaju recenzje, materiały, no to mnóstwo osób uważa, że to jest endgame, mówiąc o klawiaturach stricte gamingowych. No ale, jak mówię, nie jest u nas w tym momencie dostępny. SteelSeries natomiast swoim Apexem rzeczywiście reprezentuje bardzo fajny poziom, jeżeli chodzi o przełączniki. OmniPointy są ciekawym switchem, są switchem, który można docenić, ale patrząc na ogół uważam, że niestety Apex Mini stracił trochę tej swojej Apexowości, ponieważ te starsze modele zawsze traktowały się jako swoiste kombajny multimedialne, rolka do zmiany głosu,
głośności, w wyższych wariantach jeszcze ekran, który też miał swoje zastosowanie w aplikacji. No a tutaj dostajemy taką go-surową bryłę, owszem wyposażoną w fantastyczne switche, natomiast wydaje mi się, że gdyby pojawiły się te dodatkowe elementy multimedialne, nawet kosztem tych 2 czy tam 3 cm na wysokości klawiatury, to nikt by co do tego aspektu nie narzekał, bo po pierwsze mielibyśmy przynajmniej kolejne wyróżnienie obok switcha w przypadku klawiatur 60-procentowych, jakieś uatrakcyjnienie, no a poza tym również swoiste usprawiedliwienie tak wysokiej ceny. Więc finalizując, owszem, Apexy, mówiąc o samym przełączniku, świetne gamingowo pod kątem dopasowania możliwości realizacji samego punktu aktywacji, ale sama cena bardzo wysoka. No i mam nadzieję, że w przyszłości pojawią się jakieś obniżki, promocje, które sprawią, że to urządzenie będzie bardziej konkurencyjne, a ten Switch szerzej dostępny dla większej liczby użytkowników. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Apexie Pro Mini oraz Pro Mini Wireless. Jak podoba Wam się ta koncepcja klawiatury ze strony SteelSeries? Co uważacie za plusy, co za minusy? Pomijając oczywiście cenę. Piszcie pod spodem, nie zapomnijcie również subskrybować kanał, żeby być na bieżąco z każdym kolejnym filmem. No i zostawcie tego kciuka w górę, jeżeli film okazał się pomocny czy też przydatny. Trzymajcie się, cześć!